proszę. Dobry wieczór. O, pewnie przeszkadzam. Szczerze mówiąc, Gino, nie spodziewałam się o tej porze zastać twoich panów w domu. Dlatego przybiegłam na górę, żeby trochę pogadać i pożegnać się. Wyjeżdżasz? Tak, jutro rano w góry. Pan Werle wyjechał tam gdzieś po południu. Niechże się pani ma na baczności. Mój ojciec żeni się z panią Sorbi. Żeni się? Bardzo, więc nareszcie. Pani chce znowu wyjść za mąż? Tak. W górach weźmiemy cichy ślub. Mam nadzieję, że w tym małżeństwie i Werle, i ja spotkamy trochę szczęścia. Nadzieja pani jest całkowicie uzasadniona. O ile mi wiadomo, pan Werle nigdy się nie upija. A poza tym nie ma w zwyczaju bić swoich żon, jak to czynił nieboszczyk weterynarz. Niechże pan zostawi nieboszczyka Sorbi w spokoju. Miał też swoje dobre strony. Ach, pan Werle ma ich z pewnością więcej. No cóż, pójdę chyba dzisiaj na lumpę z Molwikiem. Nic innego mi nie pozostaje. Może pójdziesz z nami? Hjalmar nie bierze udziału w takich wyprawach. Zamilcz. Do widzenia. Madame Werle. Wydaje się, że pani i doktor Relling dosyć dobrze się znają. Tak, znamy się od lat. Kiedyś nawet zdawało się, że będzie z nas para. Czy nie obawia się pani, że mógłbym powiadomić ojca o tej starej znajomości? Przecież ja mu to sama powiedziałam. Tak? Werle nie ukrywał również niczego, co tyczy jego osoby. To nas właśnie najmocniej związało. Jeżeli pani chce o tym porozmawiać, to chyba najlepiej będzie, jeżeli sobie pójdę. Nie, może pan zostać. Nie powiem już ani słowa więcej na ten temat. Chciałam tylko wyjaśnić, że nie posługiwałam się ani żadnymi sztuczkami czy podstępem. Nigdy go nie zostawię. Będę mu pomagała. Będę o niego dbała jak nikt inny. Zwłaszcza, że wkrótce stanie się całkiem bezradny i zdany wyłącznie na moją pomoc. Kto? Bezradny? Proszę o tym nie mówić tutaj. Choćbym chciała, nie da się tego dłużej ukryć. Ślepnie. Ślepnie? Cóż, można sobie wyobrazić, co to oznacza dla człowieka. No. Muszę już iść. Tyle jeszcze spraw na głowie. A jeszcze jedno. Mam powiedzieć panu, panie Ekdal, że gdyby pan czegoś potrzebował, proszę się zwracać bezpośrednio do Groberga. Proszę pozdrowić ode mnie swojego przyszłego męża. Bez przerwy pracuję nad moim wynalazkiem. I cały dochód z niego obrócę na to, by się oswobodzić od zobowiązań finansowych wobec pani przyszłego męża.